Tak, za chwilę już transmisję mamy, połączenie. Witam serdecznie wszystkich, którzy będą oglądać w tej chwili bezpośrednio lub też potem z odtworzenia. Ostatnio przedstawiłem część lżejszych powodów, które zniechęciły mnie do religii katolickiej, którą narzucono mi jako niemowlakowi. Dłuższy czas, będąc dorosłym, akceptowałem to. Teraz opowiem, co powodowało mnie jako świadka Jehowy, będącego od 1985 roku. W tej relacji będzie nic nadzwyczajnego może dla świadków Jehowy, co by przychodziło na myśl, abym oddalił się od tej społeczności wyznaniowej przez około 18 lat. Przez około 18 lat. Dopiero dwa następne lata, skumulowane pewnymi wydarzeniami, zaczęły budzić me wątpliwości. Ale o tym opowiem za tydzień. Dziś chcę się podzielić najpierw atmosferą od wewnątrz, która ukazała, że ten kwiatek, to znaczy Świadkowie Jehowy, jaki jest pachnący czy niepachnący, tego maluje literatura organizacji Świadków Jehowy, gdzie żywiłem taką nadzieję w początkowej fazie zauroczenia się tą ideą. Lata te przeplatane były niesamowitym poświęceniem się. Zebrania 3 razy w tygodniu, a nawet 4 w sobotę, zbiórki do służby polowej. Tak. Od domu do domu, od drzwi do drzwi. Często prosto z pracy jechałem, wtorki i piątki przede wszystkim, ponieważ odległość była dość znaczna, 20 kilometrów, więc przyjazd do domu i z powrotem jechać kosztowało to. Ale nie o tym chcę mówić, lecz przedstawię pewne migawki zakulisowe, które nie znajdzie się w oficjalnych sprawozdaniach Świadków Jehowy, chyba że odkryte spod dywanu. Moja ta pierwsza część, może podzielę się, jak wyglądało, jakie przygody miałem w związku z głoszeniem pójścia do ludzi z dobrą nowiną. I takich migawek może tutaj, nie wiem, będzie z 10, czy ile przedstawię. Było więcej, ale takie wybrałem może, no według mnie bynajmniej ciekawe. Pewnego razu podczas głoszenia z pewną siostrą, na wsi to było, spotkałem dawną znajomą, która mnie nie poznała. Zaprosiła do środka, do domu i zwierzyła się, że zna takiego jednego, który gdy się zapisał do Świadków Jehowy, to od razu pieniądze mu dali, dolary, od razu sobie kupił motor, w domu umeblowali sobie zaraz i tego. No, ja słucham, słucham, mówię, ale ta siostra, co ze mną była, przeszkodziła. Szkoda. Potem żałowałem, powiedziałem po odejściu z domu, niech by się wypowiedziała więcej. Bo ta siostra mówi: a czy pani wie, że o tym, którym pani mówi, to właśnie Jezus wskazała mnie palcem. No nie poznała, bo to było ponad 10 lat, kiedy ją wcześniej widziałem. Nawet tańczyliśmy na zabawie, odprowadziłem ją. No ale ona się ożeniła, ja się też ożeniłem.
ona wyszła za mąż, no znaczy. I a mówi, to ludzie tak mówią, ja nie wiem, to ludzie tak mówią. No, w ten sposób. Dobrze. Drugie wydarzenie związane z głoszeniem. To było w mieście powiatowym, do pewnego domu. Nigdy się nie można było dostać. Zawsze tam pies na podwórzu za furtką i atakował niesamowicie. Raz to tak mu 20 centymetrów do siatki twarz, a on tą siatkę chciał rozerwać tymi zębami. Taki ostry był. Niesamowicie. No i pewnego razu jednak tego psa nie widać. Ale szturcham furtką, grechocze, podkasłuję, czy czasem tam nie obudzi się, gdzie się za murem może leży. No nic nie słychać. Otwieram furtkę, wchodzę, a tam było do przejścia przez całą szerokość domu, czyli od szczytu i tak jak się dalej poszło, to było widać próg, że zaraz narożnikiem drzwi wejściowe. Otwieram furtkę, weszłem. Ta osoba towarzysząca mi też już wchodzi w furtkę, a tu nagle ten pies wyskakuje. On wielkości taki wilczur duży, duży. I skłami do mnie. No ja teraz pomyślałem tak, koniec, rozszarpie mnie. Teraz gwałtownie, jak tu się bronić? Oj, żebym zdążył gdzieś go tam pod gardło złapać. Te zwierzęta też przeważnie. Jak stanąłem wryty, skóra mi ścierpła. No już nie, koniec, rozszarpany będę. Ale na całe szczęście i tak stoimy przez kilka sekund. I nagle wychodzi kobieta z domu, krzyczy na niego, woła go, ale on nic, stoi i tak około 20 centymetrów przede mną z tymi kłami. A ja teraz boję się, że jak ona go przyjdzie odciągnąć, to on jeszcze sobie pomyśli, że idzie mu pomóc i wówczas mnie zaatakuje. Ale nic, podeszła i go odciągła. I zdziwiona okropnie była, że ja cały jestem, że cały jestem. To mówi, no chyba cud. A poza tym oskarżyła, że nie wchodzi się, jak jest tabliczka o złym psie na furtce. I była rzeczywiście. No cóż, wycofaliśmy się, poszliśmy. Ale już długo nie mogłem tak. Taki byłem już pod wpływem nerw, że długo się nie mogłem opanować z tego lęku. Trzecia migawka też dotyczy psa. Tym razem było to na wsi. Brama otwarta. No ta wieś mi nie była znana, ale jak brama otwarta, szeroka, ta wjazdowa. Wchodzimy na podwórko, a taki burek wyskakuje tam gdzieś z garażu i do mnie. I znów, i ciapie, i tego, i tą teczkę taką miałem, teczką się zasłaniam, a on tą teczkę tak łapie i szarpie i dziobie tymi zębami po tej teczce. No ale no, może tu o życie nie chodziło, ale że może ugryźć trochę szkody narobić, tak. Ale jeszcze dziwniejsze coś nastąpiło, że ten gospodarz wyszedł tam z tego garażu również i idzie i co panowie chcecie? A ten pies dalej szarpie mnie po tej teczce. A on wcale nie zwraca uwagi na tego psa, że mnie tu szarpie, że grozi, że może mnie ugryźć, tylko normalnie rozmawia. A ja mówię, proszę pana, pan nie widzi, że on mi tutaj teczkę rozszarpie. No a dopiero krzyknął na niego i odszedł ten pies. Co ciekawe, jeszcze teraz coś innego. Musimy w takim osiedlu. Jest duży blok taki miejski, trzy czy może nawet czterowejściowy.
trzypiętrowy, to jest, tam była cukrownia. W związku z tym ta cukrownia taki blok dla swoich pracowników postawiła. Wchodzimy tam na klatkę i no, w jednych drzwiach wychodzi pan i przedstawiliśmy się, świadkami Jehowy jesteśmy. Chcieliśmy, no bardzo chętnie, ciekawy, mówi, tak, mówi, chętnie z wami porozmawiam, tylko mówi, no teraz akurat przyszliście nie w porę, bo teraz nie mam czasu. Ale jakbyście chcieli, to za godzinę, za godzinę. No dobrze, no, rozradowanie, że wreszcie ktoś będzie chciał porozmawiać, bo już ze 2 godziny głosiliśmy i nikt, i nikt. No, za godzinę przychodzimy. Wyszedł. Ale mi bardzo przykro. No przepraszam, no wyjątkowo sytuacja wyszła znów, że nie może. Ale znów za godzinę. No ale tak mówił przekonująco, że faktycznie niby chciał rozmowy. Trzeci raz przychodzimy, znów nie, no znów przeprasza i za 2 godziny, a za 2 godziny to już pod wieczór. Już zwątpiliśmy, ale przychodzimy. Przychodzimy pod wieczór, dzwonimy, słychać go, ale wychodzi dziecko i mówi: taty nie ma, taty nie ma. Nic nie odpowiedzieliśmy, bo wiadomo, że no było go słychać, ale no nie chce rozmawiać. Albo się zawstydził, ale odczytałem to, że sobie kpinę zrobił, kpinę i kto kogo przetrzyma, komu się naprzykrzy, czy nam przychodzić. No, w lepszej sytuacji był. Jemu to żadny ciężar w domu być i wyjść na te kilka sekund. Innym razem, a to już chyba będzie piąty taki epizod, taka migawka. Też głosiliśmy na wiosce, weszliśmy na plebanię, poszliśmy do plebanii, do księdza, też głosić księdzu. Wyszła kobieta i się pyta, po co? No, chcieliśmy z księdzem porozmawiać. A co nam msze przyszliście przynieść, czy co? Nie, chcieliśmy porozmawiać w innej sprawie, a jeżeli jest, to proszę, tą gospodę prosiliśmy, żeby go poprosiła. Ale w tym czasie ksiądz się tam krzyczy od wewnątrz, kto tam przyszedł? A on mówi, a ty jacyś ludzie tutaj. No i ten ksiądz przyszedł, mówimy, że jesteśmy świadkami Jehowy, chcielibyśmy porozmawiać, bo tyle tych różnych religii, każda twierdzi, że jego prawdziwa. No i ksiądz zapewne też jest o tym przekonany, że Kościół katolicki jest jedyną prawdziwą religią. My nie jesteśmy katolikami, ale chcielibyśmy porozmawiać w tej kwestii. W sprawach wiary, religii, w oparciu o Pismo Święte. Ksiądz tak myśli, myśli, mówi: no dobrze, dobrze, no tak. Tylko wiecie tak, no, nie wiem, czy to był w środek tygodnia, jakoś wtorek, czy coś, czy środa może. Mówi tak, no, dzisiaj nie, bo jest nieprzygotowany. Jutro, mówi, ma katechezę z dziećmi, religię. Wówczas jeszcze to w szkole nie było, tylko on miał tam taką kapliczka, tu była po drugiej stronie kościoła. I w tej kapliczce tam katechezę prowadził, nie było katechetki, znaczy on sam to prowadził. No tak kiedyś było w zasadzie. No i podchodził tak miarodajnie, wiarygodnie, że o, no chce porozmawiać. No dobrze. Potem mówi tak, w piątek ma wyjazd, w sobotę musicie przygotować na kazanie na niedzielę. I mówi, no poniedzieli, poniedzieli, no mówi, we wtorek, poniedzieli. Dobrze. Odeszliśmy. Przychodzimy za tydzień. Gosposia wychodzi.
księdza nie ma. Księdza nie ma, wyjechał gdzieś. No i znowu księdza słychać tam. Znów się pyta, kto tam. A mówię tego. No przez słychać księdza, ale nie wiedziałam, że on już wróci. No i poszła go. On wyszedł. Pytam się, czy sobie przypomina, że się umówiliśmy dzisiaj na tą godzinę, że akurat właśnie ta pora umówiona jest. A on mówi tak. Jak chcecie usłyszeć moje zdanie, co mam do powiedzenia, to mówi, przyjdźcie w niedzielę, jest msza pierwsza o godzinie 9 czy coś takiego, druga tam ta południowa o 11. I mówi, tam możecie słuchać, co ja mam do powiedzenia. A, no tak, skończyło się. Nadzieja prysła. Teraz opowiem szóstą migawkę ze zakładu pracy, w którym pracowałem. Tam wiele wydarzeń było, rozmów, ale może taką najciekawszą, taką trochę drastyczną sytuację opowiem, ponieważ odbywał się jubileusz tego zakładu pracy. Wynajęto w Domu Kultury w powiecie, w Domu Kultury, i tam zaproszono pewnych piosenkarzy, różnych innych ludzi z kultury. I tam miały być wręczane też medale za dobre osiągnięcia w pracy, za zasługi dla zakładu pracy. No i wcześniej właśnie też zostałem powiadomiony, że będzie mi nadany medal. Ale ja poszłem do dyrektora i prosiłem go, że rezygnuję z medalu i że jestem w pewnej kłopotliwej sytuacji, ponieważ wiem, że tam będzie międzynarodówka śpiewana, będzie hymn polski. Ja jako świadek Jehowy, owszem, obecny będę, bo wiem, że to jest w godzinach pracy i to jest ta obecność tej uroczystości kwalifikowana jako dzień pracy. Będę, ale nie będę uczestniczył w tym. Będę biernym tylko słuchaczem. A dyrektor mówi tak. No ale to mówi, nic nie stoi na przeszkodzie. Taki szacunek dla pana mam. No ale ja mówię, nie chcę w konflikt wchodzić z dyrekcją i z ludźmi i tak dalej. Nie chcę mieć na sumieniu potem w swoim zborze, również jak się dowiedzieli, to no mówię, no dobra, ale tak by z tyłu usiąść i tam można nie wstawać na samym końcu, a potem tylko przyjść po medal i sobie wrócić. Dobrze, zgodziłem się. Są grane te międzynarodówka, hymn. Ja nie wstoję, siedzę. A z mojej brygady jeden, taki pijaczyna, już podchmielony, staje i krzyczy na głos moje nazwisko i imię, wstań! Co ty? Tu jest taki jeden, co się nie wstaje. Drugi też go tam poparł, ale ten tak trochę nachalnie, raz nie wystarczyło, tak kilka razy nawoływał. Nic, skończyło się. Po ten medal poszłem, model na scenie, wśród innych ja i ten medal odebrałem, wróciłem, zakończyło się. Na drugi dzień do pracy wracamy. No trochę mi się nie podoba ten mój kolega, ale ja mówię, co ci przyszło do głowy, że ty tego? A mówi, trochę wypity byłem. Ale na tym się nie zakończyło. Dyrektor wezwał tych dwóch i nagany otrzymali za zakłócanie porządku.
No. A ja wyszłem cało z tego wszystkiego. Na przykład często tak się spotykało, że ludzie podczas głoszenia, to już teraz może tak siódma migawka, weszliśmy do tego, w bloku to było, pukamy do drzwi, wychodzi, mówimy cel naszej wizyty, tego, a on tak z zarzutem, ale wy w Matkę Boską nie wierzycie. No i no, może chodzi panu o Marię, czy o Matkę, bo jeżeli chodzi o Matkę Boską, to nie wierzymy w taki tytuł, ale w tą osobę wierzymy, że istniała Maria. Nie, dziękuję, nie interesuję się tym. Może literaturę? Nie, my się tym nie, cała rodzina się nie interesuje absolutnie. Nie ma pan tutaj, bo jeszcze mówię, no to jak pan się nie interesuje, może ktoś z domu mówi. Nie, wszyscy w domu są przeciwni, wiem, znam, dobra. Drzwi zamknął, odeszliśmy, notuję, wyszło się, notuję na to tesie, bo wówczas jeszcze reakcje notowane były, żeby jak drugie odwiedziny, to żeby przygotować się na konkretną sytuację już znaną. Drzwi zamknął, a tam jak gwar powstał, w co wierzą, w co nie wierzą świadkowie, a jak się zaczęli przekrzykiwać, aż się echo przez zamknięte drzwi rozlegało. No tak, no nie interesują się, ale jak ze źródła właściwego, to się nie interesują, ale plotki, które tam powstają, to no to tak, to gwarno. Ósma migawka. Swego czasu już w pierwszej części tydzień temu mówiłem, jak z księżmi w konflikt byłem niektórymi i jak nie chcieli dopuścić mnie do słowa, tylko same zarzuty, zarzuty. I tak się stało, że pewien człowiek, elektryk, został poproszony przez księdza, żeby tam pewną usługę w kościele zrobił. No i on poszedł. I tam coś tak się nam pomkło, że zaczęli rozmawiać o mnie. I ten człowiek, ten elektryk, jeszcze się wówczas nie znaliśmy, teraz go znamy. On przychodzi nieraz do mnie, do domu. Mówi, że tak, że jest taki tam we wsi, mówi, co się dobrze na Piśmie Świętym zna, mówi, jakby tak ksiądz z nim porozmawiał. A ksiądz mówi, hi, mówi, tam byłem z nim tego na wsi jak po kolędzie, mówi, gęby nie umiał otworzyć, gęby nie umiał otworzyć, absolutnie, jak on, co on się zna, nic się nie zna, nawet gęby nie umiał. A ja wówczas właśnie nie mogłem, bo mnie do głosu nie dopuścili. Musiałem opuścić, bo i gestykulacją, i cała tam to małżeństwo razem z księdzem, że aż ksiądz musiał te ręce tam hamować, bo za szeroko gestykulowali. No tak. Tak ludzie próbują, i właśnie człowiek, który powinien być prawdomówny, moralnie czysty, nieskazitelny. On przekręca, zniesławia. Byliśmy raz też, bo tak, wśród świadków Jehowy się nieraz mówiło, że ludzie, jeżeli się kogoś oskarża, to można poprosić, żeby zeznawał, nawet człowieka ze świata. Jeżeli oskarża kogoś, jakiegoś świadka, no i tak się stało, że podczas jednego głoszenia wstąpiliśmy i ten człowiek mówi tak, ze mną pracuje jeden człowiek, pożyczyłem mu ileś tam kabli, bo to elektrycy byli i mówi, to jest poważna suma była i on mi nie oddał.
I to było nawet na umowie zrobione. On not, nie na umowie, może nie, ale sięgnął notes, było wiarygodnie, przyniósł notesem im dnia tego i tego. A ja mówię, a czy pan by zechciał, mówi to, bo jak świadek Jehowy takie coś kradzieże robi, to nawet komitet sądowniczy i do wykluczenia się nadaje, ale musi być świadek wiarygodny, i który zezna. Czy pan by, no chętnie pójdę, proszę bardzo, mówię, zgłoszę się i mówi, będę zeznawał. Przy nim prosto w oczy mu to powiem i to wszystko. A ten, co ze mną był, mówi, po tym jak wyszliśmy, mówi, daj spokój, mówi. Wiesz co, on jakie niemoralne życie prowadzi, jakie to... I mówi, z nim nie ma co, żeby za świadka. Czyli ten brat duchowy, co ze mną był, zniechęcił do tego, żeby nie oskarżać brata. No dobra, nie oskarżałeś, machłem ręką, niech się dzieje, wola Boża. Ale to pokazuje, że no, świadkowie Jehowy nie zawsze są uczciwi też, nie zawsze i tej nieuczciwości nieraz się broni, zamiast pomóc takiej osobie, żeby zrozumiała swój błąd, że swoim zachowaniem plami jak gdyby naszą społeczność. No, pewnego razu też byliśmy, to może już ostatni, tak, taką migawkę przedstawię, że jak głosiliśmy też, weszliśmy do domu i, bo tak, do drzwi pukamy, nic, dzwonka nie było, pukamy, nie ma, no to za klamkę złapałem i uchyliłem drzwi i wołam. No nikt się, ale jak uchylony jeszcze głębiej dwa kroki za próg przeszłem i wołam, wyskakuję. Jakiś mężczyzna z góry, z piętra, po schodach w dół, krzyczysz po schodach, wynosić się, wam znam tu. No i z tą siostrą duchową, co ze mną była, właściwie ją znał, bo blisko obok niego mieszkała. No to agresywnie się zachowuję, wychodziłem. Nawet w ogóle nie próbowałem dyskutować, tylko wychodzę. Wychodzę tyłem, jak mnie uderzył, oj, tu suflar. Suflar też mnie uderzył. On mi podpowiada. Jak mi uderzył tu w tył głowy, czapka spadła, ale czapkę podniosłem, odeszliśmy. To może tak tyle gwoli pierwszej części, a teraz już przerzucę się do życia w samym zborze, w samym centrum tego zboru. No i teraz tak, może tu przedstawię moją historię trochę w skrótowym takim planie. Kiedy już byłem świadkiem Jehowy i moje posłuszeństwo, czy też zaangażowanie, postępy, czy też może znajomość doktrynalnych nauk i tym podobne przyczyniły się do tego, że zamianowano mnie na sługę pomocniczego. No ale wiadomo, sługa pomocniczy to jeszcze ma tam różne też inne obowiązki. I kolejno też otrzymałem takie przywileje, jak to się szumnie nazywa, zajmowania się literaturą. Lektorem byłem, opiekę nad skrzynką z dobrowolnymi datkami, załatwianiem autokarów na zgromadzenia okręgowe, jak były, tam spisanie umowy, negocjowanie czy szukanie jak najtańszego tego, co dowodzi. No i pojawiały się właśnie pewne zgrzyty w związku z tym też. Opowiem zatem pierwszy taki epizod związany jako sługa literatury. Byłem zobowiązany do analizy danych rozpowszechnianych
czasopis książek, co wraz z pewną instrukcją składałem zamówienia do Nadarzyna, wówczas to jeszcze chyba było to w Markach koło Warszawy, tam, no już teraz dokładnie nie powiem, czy to już Nadarzyn był. Następnie odbierałem tą literaturę z Torunia. No do Torunia miałem 40 kilometrów. Oczywiście nie samochodem, samochodu nie jestem taki bogaty, mieć swój transport środkami komunikacji państwowej. Jeździłem PKS-em, pociągiem i tam w jednej ze sal królestwa odbierałem takie paki, przywoziłem. Później to zakazano taki transport indywidualny robić, bo mógłby to ktoś przejąć literaturę, no i co tam, bracia po tym zborze by głodni byli przez cały miesiąc, bez jedzenia, no mówiąc tak, parafrazując. Ale co? Jeszcze pewnego razu należało zamówić książkę na specjalne zamówienie. Nie wiem, może, już nie pamiętam dokładnie, było to może odnieść pożytek z teokratycznej służby kaznodziejskiej, prawdopodobnie, nie wiem. W każdym razie już może to mniej ważne. Po otrzymaniu tego zamówienia otwieram paczkę i tam był załączony list o zmniejszonej ilości. No i zawiadomienie, że będzie ten brak zamówienia uzupełniony w późniejszym czasie. Tymczasem do dystrybucji zalecano w pierwszej kolejności dla osób, które zapisały się do szkoły teokratycznej, były zapisane, oraz w wypadku, gdy jest rodzina, a zapisanych jest więcej osób, to tylko na rodzinę też jedną książkę. Ponieważ z tej jednej książki w rodzinie mogą wszyscy się przygotować, gdyby miał jakiś punkt czy coś takiego. Ale cóż, przychodzi jeden starszy i on się domaga, bo w rodzinie tak, żona jego i syn i córka. I cztery żąda. Ja mówię, że no to list był i tego. Pokaż. No mówię, w tej chwili nie mam, bo żądałem starszemu nadzorcy, który jest nadzorcą w zborze. Jego to nie obchodzi, on zamawiał i mam mu wydać już i już. No, ale mu tłumaczę, no mówię, zrozum, no błaga, no zrozum, no jak tego, no nie mogę, no a potem komuś braknie, jak ja się tutaj wywiążę. Masz dać, ja jestem starszym, ty jesteś suchą starszym i tam na Piotra się bądźcie podporządkowani starszy. Tego starszego nie było, bo to było przed zebraniem. Na sali jeszcze. Ale był inny, poszłem, bo szukać. Był jego brat rodzony tego starszego, któremu list dałem. I tamten przychodzi, starszy też. No i teraz dwóch starszych. Mówię, no ten się domaga, tu ten list i przecież to mówię, sprawdzić będzie szło, bo przecież nie kłamie, mówię prawdę, no jak, no nie można. A ten się wyparł, że on mnie wymuszał, na mnie wymuszał. Co wyszło z tego? Że ja go oszczercą zrobiłem, że on na mnie nie wymuszał, a ja chodzę i rozgłaszam, że takie oskarżenie na niego, że wymusza. Ojej, no tchu mi zabrakło. Zabrakło mi tchu po prostu. Jak można tak w żywe oczy kłamać, zapierać się od osoby, która ma świecić przykładem, prawdomównością i tak dalej. Epizod drugi. Dwa razy w roku jest tak zwany, odwiedza nadzorca obwodu, obsługa tak zwana. I
W sobotę, jako starsi i słudzy pomocniczy, mają takie spotkanie z nadzorcą obwodu i on tam udziela pewnych rad. Po spotkaniu słudzy pomocniczy odchodzą, a potem jeszcze kontynuuje z samymi starszymi. Ale teraz chcę tutaj powiedzieć, o co tam się rozeszło, kiedy ja jako sługa pomocniczy byłem na tym spotkaniu. Oczywiście to tego zbór niektóre sprawy tam są poufne, nie powinni wiedzieć. I ten nadzorca po wymienieniu tam niektórych w jednym punkcie mówi, że należy na zebraniu, kiedy się wywołuje do odpowiedzi, to po nazwisku, nie po imieniu, a jeszcze co gorsza, zdrobniale, ho, nie, po nazwisku wywoływać. A ja go się spytałem, a dlaczego niby to takie ważne? No on tam wyjaśnia, bo potem jak ktoś zdrobniale tam zamiast Krystyna, to Krysiu powie, to tak się to podoba, a do drugiej to Krystyna mówi, że do niemoralności. Potem dochodzi, że te siostry potem się takie czują dowartościowane, aż tak, tak jest. No ale ja mówię, no przecież w Biblii nie ma, no cały czas są imiona i Biblia tu nie zabrania. Gdzie zabrania? No gdzie zabrania Biblia, że imiona? No tak, mówi, po imieniu można, ale poza zebraniem, jak w życiu towarzyskim, w rodzinie, ale na zebraniu, jako to nie można, po nazwisku. I on się powołał się, ja to może udostępnię, na skrzynkę pytań. O, tutaj skrzynka pytań, to jest nasza Służba Królestwa z 1996 roku, numer 4. I tam między innymi udzielono takiej rady. W takiej duchowej atmosferze przewodniczący udziela głosu osobom chrzczonym, używając nazwiska danej osoby, poprzedzonym określeniem brat lub siostra. No ja mówię, mimo to wszystko mówię, no to można, ja tu nie mam nic przeciwko, że po nazwisku, no ale dalej tutaj próbuję. No, jedna rodzina, 6 osób przyjeżdża i teraz po nazwisku. No trzeba imię z imienia powiedzieć, bo w końcu nie wiadomo. Owszem, nieraz może i z wzrokiem, jak się spojrzy, to wiadomo, o którą osobę, ale jak jeżeli rodzinami siedzą przy sobie, to jak. Która z nich może wiedzieć, że ją wywołano do odpowiedzi. Poza tym mówię tak, no ja bym wolał mówię, z imienia, ponieważ moje nazwisko jest takie nieatrakcyjne, nazywam się Klocek. Ja się przyzwyczaiłem i do mnie można mówić Pinieczek i Gałązka i Drwienko i Palik i tak dalej, ale jeżeli to nie ma charakteru jakiegoś złośliwego, to ja się tam z tym nie przejmuję, nie? No ale on się już nie mógł wytrzymać i tak wstał. Aha, jeszcze za czym wstał, to tak się pyta, a ile lat ty wprawdzie jesteś? A ja mówię, no chyba 15. O, mówi, gdybyś tak był rok, to mówi, bym się nie dziwił. I wstał i tak ręką w koło wszystkich i mówi tak, a szczególnie na tych starszych. Bracia, będzie trzeba się zastanowić nad nim, czy ten przywilej mu przysługuje sługi pomocniczego, bo widzicie sami. Widzicie sami. Dobra. Zakończyliśmy. Zakończyliśmy tą sprawę. To był epizod drugi. Teraz przejdę do epizodu trzeciego. Też było to podczas obsługi.
ale w tym czasie miałem punkt taki ćwiczebny i po tym punkcie ćwiczebnym starszy tam udziela porad też, nie, bo to jest szkolenie pod jakimś tam względem, czy pod względem wymowy, czy dobranego tematu, czy zrozumiale to było przedstawione, czy tak dalej. Ja miałem ten punkt w szkole teokratycznej o Babilonie Wielkim. No i tam przedstawiłem, że ten Babilon Wielki upadł. Ten nadzorca obwodu JN, tak, JN, ja tutaj z nazwiska i tego tylko inicjały mogę powiedzieć. W poprzednim epizodzie był nadzorca obwodu MM. Nazwisko na M i imię na M. Teraz ten, tak, wyszedł po zebraniu, wywołał mnie na dwór i mówi: jak mogłeś, gdzie Babilon Wielki upadł? Mówi: zobacz, mówi, kościoły w rozkwicie, hierarchia z wielkimi godnościami wśród polityków, zwołują na różne poświęcenia, na otwarcia. Co ty, mówi, skąd ci to do głowy przyszło? A ja tak mówię: no, może i masz rację. Ja nie mówię, że nie masz racji, ale ja to wziąłem z literatury i przedstawiłem to, jak w literaturze jest. A on mówi: co ty mi tutaj wmawiasz? Co ty wmawiasz mi? Mówi: jak ty śmiesz, mówi, mi wmawiać? Mówi: przecież ja jestem nadzorcą obwodu, to chyba znam, mówi, co pisze. Takich rzeczy, mówi, w głowie tam nie ma, żeby gdzieś w literaturze było, że Babilon Wielki upadł. To ja mówię: no to mogę przynieść ci tą literaturę, bo już zapomniałam w tej chwili, jaka jest. Ja potem sprawdzę, jutro ci przyniosę. Przyjdę na zbiórkę i przyniosę. Dobrze, przynieś, przynieś. Na drugi dzień przyniosłem mu. Ja tutaj udostępnię taki urywek. Urywek. I tutaj tak mamy, to jest strażnica z 1 maja 1989 roku na stronie 5 akapit, drugi akapit, bo tu w pierwszym akapicie też jest zdanie: Babilon Wielki był ich nieprzyjaciel, jednanym wrogiem, a teraz trzeba było obwieścić jego upadek. I dalej w następnym akapicie mamy takie zdanie: religia fałszywa w dalszym ciągu istniała i się rozwijała, podobnie jak to miało miejsce w starożytnym Babilonii. Ale dla świadków Jehowy w roku 1919 Babilon Wielki upadł. Byli już wolni od jego oków. Tak, ale on tak przeczytał to, zapoznał się, ale mówi: tak, to ty wyrwałeś z kontekstu, mówi, to wyrwałeś z kontekstu, tak nie można, nie można. No to mówię: to przeczytaj. No to czyta, ale nie mógł się tam nic doszukać. Mówi: tak, no nie mam teraz czasu. Mówi: pożycz mi tą strażnicę, ja sobie potem w domu w wolnej chwili przeczytam. Udostępniłem, czekam na drugi dzień, na trzeci dzień, nic, nic, cisza jakby makiem zaś. Ale w sobotę pytam, podchodzę, bo widzę, że mogę stracić strażnicę, numer strażnicy, a chcę mieć komplet w roczniku i zresztą też ciekawy jestem, co on wyjaśni. No i mówię mu, ale on mówi, że nie ma ze sobą. A gości u braci właśnie tu blisko sali królewskiej. No mówię: no to jedzie przynieść. Dlaczego? No to tak daleko, masz te 30 metrów. No poszedł, przyniósł, oddał, ale mówi: no takie zajęty tydzień, nie miałem czasu. Nie stać takiej osoby przyznać się, że
Ja tu nie rozstrzygam, że Babilon Wielki jest upadł, to jest prawda, bo zgadzam się, że nie upadł, ale w mniemaniu Świadków Jehowy upadł w tym, że wówczas ciało kierownicze w 1918 roku było aresztowane w więzieniu, karę odbywali i po wypuszczeniu, że jako upadł. No ale to nie upadł, bo potem się szło za odmowę służby wojskowej do więzienia i dalej Świadkowie Jehowy byli karani, uwięzieni. Także zgadzam się, że nie upadł. Tylko chodzi o to, że to nie jest zgodne z literaturą. A on zamiast przyznać, no tak. No ale nie chciał przyznać, bo go było wstyd. Jak tu może nadzorca obwodu przed zwykłym głosicielem? Zwykły głosiciel więcej wie jak nadzorca obwodu. Inne. Też miałem punkt. Nadzorca zboru udziela rad. Wziął mnie do pokoiku i udziela rad. Udziela tam. No, miał rację pewnie, bo ja miałem takie skłonności przedłużać. Jak miałem wówczas 6 minut na przykład, no to nieraz to 7 albo 8 minut były, przedłużałem i to nie raz, tylko to często robiłem i on mi udziela. Ale on był tak przewrażliwiony, że chciał ze zboru, to nie wiem, w całej Polsce, żeby zbór był zasłynął jako najlepiej wyszkolony. I tak mi jechał, także aż nosem do nosa. A ja się cofam się do szafy, do biblioteczki, o takiej jak tam mam z tyłu, tylko zborowej. I już dalej nie mogłem, a on mi tak przytchnął, już prawie nos do nosa na dotyk. A ja tylko tak patrzę, czy czasem, bo tak, alkoholu w nim nie wyczuwam, ale mówię, czy jakieś narkotyki, czy co? Mówię, czy żrenice ma, no nic nie widać, tylko te jego ambicje tak były, że no człowiek nieraz wpada w takie dziwne stany. Epizod 5. Podczas wizyty nadzorcy obwodu znów, teraz JB, i drugi starszy ze zboru, JD, przybyli na moje zaproszenie do mego domu. Tak, tutaj do tego mojego domu. Tu z tyłu tutaj ława stoi i tutaj siedzieliśmy. Siedzieliśmy, bo ja wcześniej o pewnych kontrowersyjnych sprawach chciałem rozmawiać. No starszy nie chciał, bo mówi, przecież ty się tak znasz. Mówi, że co ja ci będę pomagał, a jak czegoś nie wiesz, to mówi, to idź, tam biblioteczka jest, sobie poszukaj i sobie wyjaśnij. A jak jeszcze nie wyjaśni, to mówi, to napisz do tego, do Brooklynu, mówi, do ciała kierowniczego, zadaj pytania, przecież widzisz, że się niektórzy zadają. No ja mówię, no zadałbym, żebym znał angielski, ale angielski nie znam, bym musiał iść do tłumacza, mu płacić, tego, owego. No unikał rozmów na tematy związane kontrowersyjne bynajmniej. I tak między innymi no, zadam takie pytanie, jak można się, że należymy do Wielkiej Rzeszy. Ja mówię, no jak do Wielkiej Rzeszy należymy, jak w Biblii pisze, że po Armagedonie będą nazwani ci, co wyjdą z Armagedonu będą nazywani Wielką Rzeszą, a przed Armagedonem to jak Wielka Rzesza? No nie Wielka Rzesza. Kto należy? No ilu ludzi już zmarło, którym się wmawiało i sami o sobie mówili, że należą do Wielkiej Rzeszy, jak zmarli i śmiercią naturalną i Armagedonu nie zaznali. I mówię, nawet tutaj się nam niektórym nie zanosi, przecież niektórzy są w podeszłym wieku i to nie jakieś jednostki, ale to są setki tysięcy takich ludzi, którzy zmarli i nie należą do Wielkiej Rzeszy, bo Armagedonu nie przeżyli i nie przeżyją.
Inną poruszoną kwestią było też wyrażenie przeze mnie opinii, że w Koryntian, pierwszym Koryntian, 14 rozdział, 30, 31 werset, że na zebraniach powinna być uwzględniona możliwość wystąpienia każdego brata, który by wyraził potrzebę poruszenia jakiegoś tematu, który no nie jest objęty akurat programem zebrań, bo na zebrania obecne no to przychodzi, jest program i co kiedy i tam się rozdziela braciom i jakie tematy są poruszane i czy wykład, czy strażnica, jaki temat. Odczytałem ten werset, a tam jest, każdy może prorokować, każdy może tą frazę tylko tu przytoczę. To starszy z naszego zboru zakwestionował, nadzorca obwodu na razie cicho siedział, ale starszy zakwestionował. Przecież wie, że w 1 Koryntian 13, rozdział 8, werset jest zakomunikowane, że proroctwa od chwili śmierci ostatnich apostołów zostały usunięte. Czyś byś o tym nie wiedział po tylu latach, prawdzie? A ja odpowiedziałem, ja nie mam na myśli jakichś nowych wiadomości, bo proroctwa zawsze są, że jak się zapowiada jakieś wydarzenie, które jeszcze nie było, a które ma nastąpić w jakimś czasie. I ja mówię, chodzi o proroctwa, cytowanie proroctw, które są w Biblii. No, o takie mi chodzi. O takich cytowanych też nie można powiedzieć, że prorokujemy. Nie zgadzam się z tym. To ja chciałem sięgnąć po literaturę, bo o tutaj mam tam też na półce i zacytować mu z tej biblioteczki, sięgnąć. W zasadzie bym trochę musiał poszukać, bo nie byłem przygotowany akurat z pamięci, że ta literatura, bo bym już sobie położył, ale rzecz w tym, że nie wiedziałem, jak się potoczy ta rozmowa. A oni w zasadzie przyszli na moje wezwanie, jak gdyby spełnili, bo sami starsi w zborze nie chcieli, to mówią tak, przyjdzie nadzorca obwodu, to wszystko wyjaśnił, rozproszę moje wątpliwości, wszystko, żebym czasem może innych wątpliwości nie wprowadzał. Wówczas dopiero nadzorca obwodu się odzywa. Nie sięgaj i nie rób z nas głupków. Z nas głupków, mówi, nie rób. My znamy swoją literaturę. My znamy swoją literaturę. Co z nas głupków robisz? Zareagowali na tyle nerwowo, że nie pozwalali mi na posługiwanie się żadną literaturą, także w innych okolicznościach. Poczułem, że nie służą mi pomocą, lecz narzucają mi do bezkrytycznego przyjmowania to, co powiedzą. Odniosłem wrażenie, że mieli obawę przed kompromitacją, że taki prostak jak ja jest lepiej obeznany niż oni na wysokich przywilejach. Gdyby mi pozwolili sięgnąć strażnicę inną literaturę, to by mogło się okazać, że przyszłoby im się wycofać ze swych wywodów. Tymczasem ich na to nie stać, żeby się przyznać do błędu czy coś takiego. Oni się tak czują, że chociaż mogą nie mieć racji, to chcą wymóc, że trzeba ich uznać jako przewodników zamianowanych Duchem Świętym i bunt jakikolwiek, to tak jakbym przeciwko Duchowi Świętemu się. Buntował. Ja może tak. O prorokach, bo w
literatura, czy faktycznie literatura mówi, że obecnie nie można się nazywać, że prorokujemy. Udostępnię może pewną strażnicę. Tak. Tutaj może powiększę, bo to jest strażnica, zaraz powiększę może i przejdę do sedna sprawy. Tak. W językach, w których pisano Biblię, odpowiedniki polskich słów proroctwo lub prorokować oznaczają przede wszystkim przedstawienie Bożego poglądu na jakąś kwestię, albo jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, mówienie o wspaniałych sprawach Bożych. Tak, i ja może tutaj jeszcze sięgnę po Biblię i z Biblii odczytam, bo się spytałem tak, bo oni mówią, że z pierwszego Koryntian, że proroctwa ustały w pierwszym wieku z chwilą śmierci apostołów. Natomiast w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, i się spytałem tak, czy my teraz głosząc dobrą nowinę, idąc do ludzi, czy to ten czas, w którym żyjemy, dotyczy dni ostatecznych? No tak, dni ostatecznych. No to proszę, w Dziejach Apostolskich też mi nie pozwolili odczytać, tylko ja teraz czytam tak jak gdyby na marginesie, kontynuując mój wywód, bo oni mi do tego nie dopuścili. Ale w Dziejach Apostolskich pisze tak, skoro przyznali, że to nasze czasy, są drugi rozdział, 16-17 werset. Wprost przeciwnie, właśnie to zostało powiedziane przez proroka Joela. A w dniach ostatnich, mówi Bóg, wleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki będą prorokować i wasi młodzieńcy będą mieć wizję i waszym starcom śnić się będą sny i tak dalej. Ale proszę tu zwrócić uwagę, że będą prorokować w dniach ostatnich. I właśnie ja nie miałem na myśli, że ja coś wymyśliłem, jakieś proroctwo, jakieś wydarzenie, które jest nieznane ludziom, a ja tu indywidualnie coś chcę przekazać, że mnie Bóg z nieba gdzieś coś objawił. Nie, nie. Takich rzeczy tutaj nie miałem na myśli, ale oni w przypływie tych emocji to nawet poprawnie myśleć, nawet poprawnie wysłuchać, co ja mam do powiedzenia, nie byli w stanie mnie zrozumieć. No to coraz bardziej zacząłem się czuć ubezwłasnowolniony w tej organizacji Świadków Jehowy. Przez przypominanie mi, że przyjmując chrzest zobowiązałem się nie szemrać, w pełni zaufać, być posłusznym. Tak jak książka Zorganizowanie mówi, kiedy chciałem powołać się na literaturę i wskazanie z nich, że mam prawo szukać wyjaśnień, a nie na samych naiwnym, łatwowiernym przypominaniu nakazów. Odpowiedziano mi coś w stylu. Nie czas teraz na studium. Kwestionujesz nas, wykazujesz cechy odstępcze. Odstępcze cechy wykazujesz, że ja odstępcą się robię. Taka postawa pasterzy naprawdę mnie przygnębiała. No przygnębiała. W tym jeszcze miejscu należy wspomnieć, że już nieco wcześniej przestałem brać udział w punktach zebrania, jak i udzielania komentarzy na zebraniach strażnicy. Przedtem niemal taki aktywny, a teraz niejako w proteście na moją obojętność i niewłaściwe zachowanie się braci na przywileju, no to mnie zniechęciło. Oczywiście nie mam na myśli wszystkich, gdyż wielu dostrzegam też piękne zalety u braci, widziałem u pewnych ludzi, no braci tak, piękne, ale
u tych starszych w większości, bo i starsi w innych zborach też na pewno nie byli tacy, jacyś, no nie wiem, dziwni. To może tak, teraz tyle. Przejdę jeszcze do epizodu szóstego. Też i teraz w związku z tym, po tej wizycie chyba powrócili, nic, było cisza, ale tam chyba na mój temat już tam było między nimi coś do rozprawiania, ponieważ złożono mi też wizytę. Ja ją tu nazwę wizytą drugą. Był to taki, do zboru przyszedł pionier pełnoczasowy KS. Taka zbieżność, że moje nazwisko, imię też jest KS, ale tam to zupełnie inaczej. Te inicjały były. I nowo delegowany, tutaj został starszym też w zborze i przybył z drugim starszym też tutaj w tym miejscu, w tym pokoju, gdzie teraz siedzę. I oni już przybyli z tematem, ze strażnicą o podporządkowaniu się niewolnikowi. To próbowałem wówczas zasygnalizować przysługujące mi prawa powoływania się na literaturę, tak jak z pierwszej wizycie. Zamiast dać mi szansę, nastąpiło, podobnie jak w poprzedniej wizycie, o bezgranicznym posłuszeństwie. Zero posługiwania się literaturą z mojej strony, natomiast tylko jednostronne wysłuchiwanie literatury, którą oni przygotowali w związku do mojej sytuacji. Nawet się to już bez modlitwy odbyło. Zawsze to zazwyczaj takie poważniejsze wizyty to z modlitwą się zaczynały. Tutaj już tej modlitwy nie było. Już podejrzewałem, że to taki wstępny komitet jak gdyby sądowniczy już przygotowanie albo nawet szukanie konkretnego czegoś, co mi można by zarzucić w związku z, i wykluczyć. Ja wiedząc to, próbowałem zapobiec temu, nawet poprosiłem, żebym mógł nagrywać tą rozmowę lub też nawet jakąś niezależną osobę poprosić, żeby była świadkiem tej rozmowy. Na nic się nie zgodzili. Tylko ten pionier specjalny mówi, to ja sam będę tutaj sekretarzował, sam będę pisał. Ja mówię, wiesz co, już ty mi lepiej wody nie lej. Aha, jeszcze tak powrócę do poprzedniej wizyty. Ja tu udostępnię jeszcze, że nawet literatura tutaj powiększę jeszcze trochę. Może nie powiększę, ale tak, bo tutaj w literaturze, to jest przebudźcie z 1986 roku. Tu pisze, wszyscy członkowie są prorokami, czyli jego świadkami. Na całym świecie są oni znani jako świadkowie Jehowy. Tak, czyli że gdybym im tą literaturę przedstawił, którą nie pozwolili mi, to by się okazało, że no ja mam też rację, tu wielkiego szumu nie ma o co robić. Nie ma wielkiego szumu o co robić. A oni szukają no po prostu dziury w całym. No dziury w całym szukają i tak dalej. No to może dzisiaj na tyle, bo to jest taka pierwsza część, jak zaznaczyłem. A w następnym wejściu za tydzień poruszę już bardziej sytuację, bo to jeszcze mnie tak wszystko nie zraziło, tak jak w
tydzień temu, że do religii katolickiej, to te wydarzenia, które dzisiaj opowiedziałem, jeszcze mnie nie zaraziły, żeby niechęć, żeby zrezygnować z bycia świadkiem Jehowy, coś takiego. Ja nie chciałem, żeby mnie wykluczono, nie chciałem tego. A teraz za tydzień opowiem głębsze rzeczy, które doprowadziły do powołania Komitetu Sądowniczego. A zatem rozstaniemy się na tydzień czasu i zatrzymuję transmisję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Życzę wszystkiego dobrego wszystkim i wykluczonym, i ateistom, i wierzącym inaczej, różnie. Dla mnie wszyscy są ludźmi i chcę z nimi żyć w zgodzie, w pokoju i wszystkie kroki podejmować, żeby tak każdy takie starania robił.